Marszalkiewicz, Inne KHP. Jesteśmy tuż po Warzelu przed Galą Strife. Cztery razy Marian Ziółkowski, no serdecznie. Witam, witam kolejny raz. No dzisiaj studio prowadzone, no, ale nie o studiu będziemy rozmawiać, tylko o tym, co się będzie działo jutro. I o to chciałbym Cię zapytać, na które walki Ty czekasz najbardziej. Czwarta, piąta edycja Strife tak naprawdę, no ale czwarta duża gala pod szyldem TVN Turbo, na co nie tylko my, ale też widzowie powinni zwrócić uwagę, bo wiemy, że doszło do drobnych roszad też na karcie walk na ostatniej prostej. Doszło do niemałych roszad, ale trzeba przyznać, że jeśli chodzi o roszady w walce Bartka Kopery z Asilderem, tak? Jak on ma tam? Tak, z Francuzem. Dobra, z Francuzem, czeczenem Francuzem. Tak. To trzeba przyznać, że to jest wymiana na plus. Zdecydowanie. No nawet teraz zobaczyłem, nie wiedziałem, kto to jest do końca. Teraz zobaczyłem warunki fizyczne i myślę sobie, no, że dobrze to wygląda i ciekawy jestem, jak Bartek przełamie te właśnie warunki fizyczne czeczena. Więc to jest taki pojedynek, który może nawet okazać się najlepszy na karcie. Wiadomo, walka wieczoru jest bardzo ciekawe. Ciekawe jest sobie, jak zaprezentuje się Bartek Fabiński, ale wiem, że ta walka może wyglądać tak, że Bartek będzie wywracał, będzie kontrolował z góry i niekoniecznie to musi być jakoś super atrakcyjne dla widza, który się mniej interesuje, dlatego właśnie myślę, że ten co-main event będzie prawdopodobnie bardziej emocjonujący, ale no ja jako wytrawny fan MMA i jakiś tam ekspert, no to bardzo mnie ciekawi ten main event. Ciekawy jestem, czy Kasper będzie potrafił znowu wszystkich zaskoczyć, bo no niewątpliwie bardzo zaskoczył w walce z Piotrkiem. Fajny pojedynek Arkadiusza Kaszuby z Gielatą, dwóch zawodników K1. Ostatnio właśnie mieliśmy okazję gościć w tym naszym programie Adama Pałasza, który bardzo chwalił sobie to, jak mocny stójkowo jest Gielata, który no jest jego tak w ogóle trenerem, a nie jest weteranem, rozumiesz? Nie ma tam 40 lat, tylko z 25, więc to też pokazuje, też że... genialne warunki. No dokładnie, więc pokazuje to też, że pomimo tak młodego wieku już jest trenerem, to no znaczy, że tam naprawdę ta stójka jest dobra. No ale znowu Arkadiusz Kaszuba jest zawodnikiem też utytułowanym w K1, więc wydaje mi się, że ta walka też będzie bardzo atrakcyjna właśnie przez to, że prawdopodobnie będą walczyć w stójce. U Bartka Kopery to chyba, nie chcę użyć słowa, że okres ochronny się skończył, no ale poprzedni rywale nie postawili mu się za mocno, były dość pewne zwycięstwa, a tutaj wchodzi rywal z organizacji Ares z dodatnim rekordem w organizacji Ares i tutaj chyba naprawdę zaczną się schody i Bartek będzie musiał wejść na najwyższe, na swoje wyżyny, co natomiast no, też po to pojechał na Florydę. Dokładnie. W ogóle z bratem Łukaszem, którego też pozdrawiam, często właśnie tam zaglądają. No to powiedziały, że ostatnie walki były troszeczkę takie ze słabszymi rywalami, ale też pamiętam, że toczył swoje boje w KSW z dobrymi zawodnikami. Więc nieraz jest tak, że jak się trochę poprzegrywa tych walk, no to trzeba się odbudować, a odbudowa nieraz nie polega na tym, że dostajesz kolejnego mocnego, tylko trzeba nieraz się odbudować na tych troszeczkę na papierze słabszych, więc można to spokojnie go rozgrzeszyć, jeśli chodzi o to. Ale fajnie, że teraz znowu po tym, jak miał troszeczkę tych słabszych, znowu dostaje dobrego zawodnika. No, tak jak powiedziałeś, Aresie ma dodatni rekord. No, mocny pojedynek i też ciekawi mnie to, bo słyszałem, że Bartek przed tym, w ogóle przed ważeniem, przed tą walką bardzo dużo ważył. Rekordowo dużo ważył. I jak go spotkałem, to mówił, że waga bardzo fajnie zeszła. Czuje się bardzo dobrze, wygląda bardzo dobrze. Ale właśnie jego przeciwnik też jest duży i to mnie ciekawi, jak będzie wyglądało to pod względem fizycznym. Kto będzie lepszy, bo wiadomo, że Bartek background judowski, czyli w tych, gdzieś się odnajduje w tych takich kotłach zapaśniczych, że tak powiem, a znowu Czeczen, no pewnie zapasy nie są mu obce, więc to ciekawe. No jak kilka poddań na koncie też ma. Dokładnie. Ciekawe jest to, jak to będzie wyglądało w płaszczyźnie takiej typowo graplerskiej. No bo jeśli chodzi o stójkę, no to zawsze gdzieś tam na papierze ten zawodnik wyższy, gdzieś tam jest bardziej promowany. To prawda. No sam jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało, natomiast ten main event jara mnie najbardziej generalnie, bo jest duży znak zapytania, bo jakby Piotrek rozjechał Kaspra, no to byśmy w ogóle w innych kategoriach o tym teraz rozmawiali. Doszło do naprawdę dużego zaskoczenia. Bartek po dużej przerwie, już jakby o Bartka wszystko pytają, czekają tylko na jutro, na main event i już tylko wszyscy czekają, żeby napisać tweeta Wojek
wiesz co masz robić, Wojek, wiesz co ma robić Bartek do KSW, no czują, że Bartek się tam przyda. Oczywiście, ale pamiętajmy, że jeśli Kasper to wygra, no to w drugą stronę. To w drugą stronę, to wiesz, będzie miał na koncie dwóch mocnych zawodników, bardzo mocno, bo Piotrek Stus jest cały czas bardzo mocnym gościem, no i Bartek Fabiński, no zawodnik zaraz po UFC, więc jeśli by wygrał to Kasper, no to też uważam, że będzie atrakcyjnym kąskiem dla organizacji KSW. Ale no rzeczywiście wydaje mi się, że tak bym miał powiedzieć między nami, no to wydaje mi się, że tutaj faworytem raczej będzie Bartek, no przez to, że naprawdę ciężko jest się oprzeć tej sile, tej wytrzymałości, tego jak jest w tym właśnie niezłomny, w tym dociskaniu do siatki. A Kasper jeszcze nie dowaga kilogram. Tak? A to 83-400. To nawet nie wiedziałem. No może mieć takie znaczenie, na pewno jest jedna rzecz. Każdy wydaje się, że wie co robi Bartek, ale jak zaczyna z nim walczyć, to jednak okazuje się, że w sobie to chyba nie wiedział, bo to jest naprawdę coś dużego. Tylko znowu jest pytanie, jak Bartek po tej przerwie, jak on będzie się czuł. Wiesz, to też chodzi nieraz o mental, czy nie zardzewiał, jak się czuje właśnie mentalnie, bo pamiętamy, że pomimo, że jest po UFC, no to przegrał te ostatnie pojedynki. Więc to jest duża zagadka, ale stawiałbym faworyta Bartka i gdyby udało mu się to wygrać, to bardzo fajnie jakby został zakontraktowany do KSW, bo wydaje mi się, że to jest jego miejsce. Okej, no w takim razie przy KSW zostajemy, rozmawiałem z twoim menadżerem, powiedział, że złożyliście akces na styczeń. Czy ten styczeń jest realny faktycznie? Jest dosyć realny, tylko no na razie, powiedzmy sobie szczerze, minęły 3 miesiące od zabiegu. Lekarze mówili, że 3 miesiące po zabiegu mogę wracać do treningów, ale pomału. Więc teraz ten październik tak naprawdę jest takim miesiącem na testowanie, żeby zobaczyć, jak to kolano się zachowuje, czy nic mnie nie boli, czy gdzieś tam nie ucieka mi ta noga. Na razie jest dobrze. Muszę przyznać, że nie ma czegoś takiego, że zrobię mocne treningi i czuję, że mi kolano boli albo że mi puchnie. W ogóle nie ma czegoś takiego. Nie czuję, że mi noga uciekała, więc tak jest naprawdę obiecująco. Brakuje mi jeszcze trochę zakresów, jeśli chodzi o pięta tyłek, jeszcze brakuje mi i tutaj jest zawsze zagrożenie, zwłaszcza przy zapasach, jakbym spadł na tę nogę, więc troszeczkę są jeszcze takie rzeczy, które widzę, że gdzieś w psychice tam lekko myślę o nich, nie powiem, że się blokuje, ale gdzieś tam o nich myślę. I październik jest miesiącem, w którym będę przyspieszał. Zobaczymy, na ile sobie mogę pozwolić i pod koniec października powiemy, czy jestem gotowy do tego, żeby móc zacząć się przygotować konkretnie pod walkę. No zobaczymy, no ten styczeń jest bardzo atrakcyjny też ze względu na to, gdzie ta gala będzie. No tak, podobno mówi się o Warszawie. No tak się mówi. Zobaczymy, czy na pewno tak będzie, ale z tego co słyszałem... Ostatnio był Szczecin ciągle, no to teraz, więc... No właśnie. Tak, no nawet walczyłem w Szczecinie właśnie w styczniu z Borysem. Więc no fajnie, jakby się udało już na ten styczeń, ale wiesz, najgorsze co mogłoby się stać, to, że będę znowu, wiesz, już na rozpisce, już przeciwnik będzie się szykował pode mnie i nagle znowu wypadam, no to... Ale już nie mów tak, proszę. No wiem, ale no wiesz, po tym co się stało na tym narodowym, to już jest wszystko możliwe, to już nic mnie nie zdziwi, to normalnie... Nie, to jeżeli chodzi o KSW, to już w ogóle nic nie zdziwi po ostatnich wydarzeniach, a i w ogóle to, co się dzieje w internecie, to już w ogóle już nic nie zdziwi, Maria, naprawdę. A mówisz o tej aferze ostatniej? No, naprawdę, nic mi tylko nie przestaje mi dziwić. No, powiem tak, różne afery się spodziewałem, czegoś, afery a la pedobery, no to naprawdę, tego się nie spodziewałem. A to nie chcę o tym rozmawiać, bo to naprawdę jest, ja tym przynajmniej się śmieję trochę, ale po prostu to nie jest śmiech jakby sytuacji, tylko z tego po prostu, do jakich absurdów dochodzi na świecie, ale no takie życie. Marian, KSW wracając, ja się zastanawiam na tym, jak to rozegrać teraz, bo Salah ucieka i znów on jest mistrzem kategorii lekkiej, no tak nazwijmy to tak roboczo, no tak jest na papierze. I teraz tak, Roman miał do wyboru walkę na narodowym albo walkę o pas, wybrał walkę na narodowym, teraz ma Leo Brichtę z kolei. Valerio Mircza miał być chyba rywalem Salaha, natomiast no, zrobili ten super fight. I teraz jak to zrobić, żeby nikogo, i jesteś ty w tym wszystkim jeszcze, jak to zrobić, żeby nikogo nie skrzywdzić? Jak tą drabinkę ułożyć tak, żeby do tego Salaha, który będzie gotowy powiedzmy no, na kwiecień, jak go ten Bartos nie złamie na pół, zestawić. No tak, jeśli wygra Romek Szymański, czego mu bardzo życzę, bo zawsze jestem za nim, jeśli oczywiście nie walczy z nim, no to kto wie, no kto wie, czy dostanie walkę o pas, chociaż no
wszystko popsuła ta ostatnia porażka z Mirczą. Jeśli wygra Brichta, to wydaje mi się, że może dostać walkę o pas. Że może dostać walkę o pas. Tak przynajmniej mi się wydaje. Znowu jeśli chodzi o Mirczę, no to pytanie. No, fajnie jakbym wrócił i gdybym miał się nie bić od razu z Salahem, no to fajnie byłoby z nim zawalczyć. Ale no mówię, nie jestem pewny, czy zdążę, czy to będzie, czy ten termin będzie dobry. Więc gdybym ja się z nim nie bił, no to jest, pamiętajmy, jeszcze Raul Tutarauli. Więc teoretycznie on też mógłby się bić z Mirczą. A jeśli chodzi o samego Saladina, to nie powiedziałbym, że on gdziekolwiek ucieka, bo tak zacząłeś tą wypowiedź. Wiesz, no po prostu wie, że gość wie, o kurde, jaki przystojny gość. Co jest? Ja już w kolejce się ustawiam. A, okej. Okay. To wiesz, gość nie ma znowu nic do stresu, tak jak historia, jak przechodził z 6-6 do mojej wagi. Jakby przegrał ze mną, to zawsze mogę powiedzieć, ale ja nie jestem z tej kategorii wagowej, więc wiesz. I to jest znowu ta sama historia, ale nawet jeszcze bardziej, bo rozstrzał między 6-6 i 70, a między 70 a 7-7 jest no nieporównywalny. Ci zawodnicy, no to ja zawsze Bartek właśnie był zawsze moim odniesieniem a propos tego, tej kategorii 7-7. Anzor z Bartkiem Fabińskim. No, tak było, no 6-6, 7-7, no. Czy tylko, no nie, no to rozstrzał totalny. No, ale kategoria, tak to wyglądało. Właśnie wracając, no. Dlatego ja tak się w ogóle dziwię, jak cudem Saladin chce, może, nie wiem, może naprawdę sobie myśli, że nie ma nic do stracenia poza zdrowiem, bo to naprawdę jest taki rozstrzał między tymi kategoriami, że ja jak właśnie sparowałem z takim Bartkiem, czy z innymi zawodnikami 7-7, to ja czułem, że to w ogóle nie ma szans, że nie ma szans. To jest taka przepaść siłowa, że ja nie wiem, dalej sobie zastanawiam się, co on sobie wyobraża, a z drugiej strony jego sztab jest, wiesz, oni nie są głupi. Ci goście, oni nie są głupi. I gdzieś muszą widzieć te szanse na zwycięstwo. Gdzieś to nie jest tak, że oni sobie po prostu myślą, a spróbujmy. Gdzieś muszą widzieć jakieś luki, jakieś dobre strony Saladina, ale no mówię, no cały czas mam w głowie tych zawodników z tego 7-7 i to jest rozstrzał siłowy. Każdy cios, nawet przyjęty na gardę przez Saladina, to będzie to czuł jakby dostał czysty, może nie jakiś super moc, ale czysty strzał od zawodnika kategorii 70. Więc nie wiem, cały czas nie wiem, o co w tym chodzi. Słuchaj, no mamy to nawet całkiem dobrze w krótkiej bardzo historii rozpisane, no bo bicepsem czy nasadą łokcia znokautował go 66-kilowy Daniel Torres, 66-kilowy Robert Ruchała, dobrze go i mocno go nie trafił czysto i jednak złożył się na chwilę, natomiast Bartos, no Artura Szczepaniaka położył na deski mocno, z kolei Andrzej Grzebyk nie był w stanie Bartosa wykończyć, trafił go, no ale nie był w stanie go skończyć, no to i zawodnik 7-7 ma i jeszcze szybkość, a już siłę. Jakby. I to jest taka kategoria bardzo generalnie łącząca generalnie jeszcze te dwa aspekty. 8-4 jeszcze też generalnie na najwyższym poziomie. Natomiast no to jak ty byś zamienił się miejscami z Salahem, to czego byś szukał? Bo to jakby podskocz, uderz, odskocz, uciekanie, orbitowanie, szukanie czwartej, piątej rundy. Jaki jest może być skuteczny plan na Bartosa tak naprawdę? Jeszcze warto dodać, że w ogóle kategoria 7-7 jest bliżej 8-4. Często nawet widzimy w UFC, że ci zawodnicy migrują pomiędzy jedną a drugą wagą. Raczej rzadko jest, że ktoś no tak. 70 przychodzi do 7-7 i odwrotnie, 7-7 do 70. Więc cały czas mam w głowie, że to naprawdę duży będzie rozstrzał. No, Usman Wolkanowski. Nie, no jak, no to wiesz, no w ogóle. No takich rozmawiamy różnicach, no to dokładnie. Jest to, no. Tylko, że znowu Usman jest dużym zawodnikiem 7-7, a Wolkanowski jest małym 6-6. Więc to jest. No to Leon Edwards, Ilia Topuria. No tak. Trochę tak, ale no dalej to, daleko, no. Tak, ale to znowu Lionel też jest dłuższy 7-7, a to ja znowu jest małym 6-6. A znowu Bartoszyński nie będzie aż miał takiej przewagi wzrostu nad Saladinem. Tam będzie podobnie wzrostowo. O, GSP Barboza. GSP to by Barboza. Się zaburzyło jakoś, bo to byłby Barboza lepsze warunki tak. niż GSP. Dokładnie, no ale tak. Ale trzeba to trochę poszukać, a to zostawiamy sobie tak pod, a to w tej walce to tak nie będzie do końca. No jakbym miał odpowiedzieć na twoje pytanie, no to wydaje mi się, że dwie rzeczy. Właśnie ta szybkość, choć też nie uważam, że będzie miał nie wiadomo jaką przewagę szybkościową, bo Adrian nie jest wolnym zawodnikiem. Jest takim bardzo, bardzo dynamicznym, więc tu wcale też nie jest powiedziane, ale jakbym miał powiedzieć, no to może sobie wyobrażają, że tymi ciosami prostymi,
szybkimi, gdzieś będzie potrafił go trafić, ale... Bo znowu... rozmawiamy tylko o stójce. No tak. Jak obaliśmy na salach Bartosa, no? Nie, dla mnie to się nie składa. Nawet jeśli technicznie Saladin jest lepszy zapaśniczo, nawet jeśli rusza się bardziej jak taki kot, jest zwinniejszy, to zawsze pamiętam z treningów, jak trafiłem na gościa, który był nawet lepszy ode mnie technicznie w zapasach, ale był słabszy, to już byłem w stanie to wybraniać, bo naprawdę zapasa, siła promuje zapasy i siła robi dużą robotę i wydaje mi się, że ja sobie nie wyobrażam, że Saladin obala, a nawet jeśli go obali, bo zrobi to z ruchu, to Adrian przy swojej tężyźnie, przy swojej dynamice zaraz będzie się odbijał jak piłeczka i będzie wstawał. I znowu myślę, że team Saladina może to wiedzieć, że nawet jeśli go obalą, to może mieć bardzo ciężko go utrzymać na ziemi, bo teraz wiadomo, mamy takie MMA, że wszyscy wstają i będzie go bardzo ciężko utrzymać na ziemi, a nawet jak będzie próbował, to cholernie... Mnóstwo siły. No. Dokładnie, mnóstwo siły, więc ja bym raczej widział, że oni patrzą na stójkę, żeby go szybkościowo trafiać. Dodajmy to, że to, co powiedziałem, Saladin nie ma uderzenia. Mi wypominał, że ja nie mam silnego ciosu, a gość sam... Ja nie widziałem w walce, żeby on kogoś trafił, ktoś padł zamrożony od ciosu. Nie było czegoś takiego nigdy, więc nie ma tego ciosu. Nawet jak podbije, to i tak nie ma tego ciosu, a Adrian go ma. Więc nie wiem, może myślą, że w tej stójce będzie go pykał i liczą na trzecią, czwartą, piątą rundę. Liczą na to, że Adrian... Że zgaśnie, ale... Lżejszym zawodnikiem miałby zgasnąć, na kim się ma wypompować. No właśnie o to chodzi. Jak ma zgasnąć, jak... Ja też czuję, jak walczę z kimś, od kogo jestem większy, to czuję, że mniej się męczę, bo mnie wszystko mniej kosztuje. Więc ja nie wiem, o co tym chodzi. A może po prostu sobie myślą, że gdzieś tam teoretycznie może jakieś szanse są, ale warto spróbować, bo nagroda jest wielka, a przegrana nie będzie aż tak współmierna, no bo zawsze powie, no spróbowałem o trzeci pas, no gość był dużo większy i wiesz, i nie ma nic do stracenia. Ale ma, teoretycznie może zdrowie tam stracić. To na pewno. No, sam jestem ciekaw, jak to wypadnie, dowiemy się w grudniu. Gamrot Fiziev. No, ostrzyliśmy sobie zęby na tę walkę, natomiast nie da się ukryć, że jest jakiś niedosyt. Ja na początku, jak Mateusz wygrał, wystrzeliłem z kanapy, ale potem zobaczyłem, podobnie jak Mateusz zresztą, za co był karcony przez Jamahala Hilla chociażby, ale potem zobaczyłem, że to nie do końca, że jakby dobił ekstra, natomiast nie widziałem tego momentu, że była kontuzja, że to nie było po ciosie. No Mateusz, wiadomo, jest bardzo ambitny mental mistrza i tak dalej, dla niego to no, nie czuje ten niedosyt i pewnie chciałby tę walkę powtórzyć nawet następnego dnia. Jak ty ją oglądałeś, to widzisz, jakby w tym, co zobaczyłeś, widziałeś, że Mateusz dobrze sobie radził, widziałeś jakąś przewagę, jakby czułeś, że to może być jego walka, no już tak wiadomo, trochę wróżenie z fusów, no ale widziałeś, że był przygotowany dobrze na Fiziewa i mnóstwo osób rozkłada tą pierwszą rundę, którą Mateusz przegrał po tej jednej pewnej kombinacji, ale widzieli, że Mateusz był dobrze przygotowany, wiedział, co ma robić i to szło w dobrą stronę. Ja przede wszystkim skupiam się na tym, bo tak sobie możemy mówić, że ta pierwsza runda była wyrównana, na kartach sędziowskich wygrał Fiziev, ale że dobrze to wyglądało i kto wie, może by wygrał, a to już, już gdybanie. No tak. Ale gdybaniem nie jest to, że wiemy, że Fiziev jest zawodnikiem raczej bardziej na trzy rundy, jest zawodnikiem z dużą dynamiką, więc tacy zawodnicy raczej lepsi są w początkowych fazach walki niż potem. I wydaje mi się, że jeśli któreś rundy miał wygrać Fiziev, to właśnie tą pierwszą, drugą. A tu było bardzo blisko. Było bardzo blisko i prawdopodobnie wiemy to, że Mateusz z każdą rundą jest coraz lepszy. Więc jest duże takie jakby pole do zastanowienia się, czy skoro ta pierwsza runda była naprawdę stosunkowo bliska, to czy statystycznie gdzieś te kolejne rundy teoretycznie prędzej mogłyby być na Mateusza. Ale znowu można mieć w głowie, że Fiziev też wie o tym, że Mateusz rozkręca się z rundy na rundę, więc Fiziev też nie zrywał tempa w tej pierwszej nie wiadomo jak, po to, żeby zachować dalej siły. Więc ciężko to naprawdę wszystko powiedzieć. Dla mnie ta runda równie dobrze mogła pójść na Mateusza i miał też dużo szczęścia Mateusz. Widziałem też, że się bardzo ucieszył. Z tego też, że nawet nie to jak wygrał, ale cieszył się, że trochę już jest po wszystkim, że jest to zwycięstwo, że już się pozbył tego problemu, jakim jest Fiziev. I chyba na tym trzeba się skupiać, na tym, że po prostu, wiesz, czasami szczęście jest kluczowe. Niektórzy czasami się mówi, że szczęście mają lepsi. Ciężko tutaj tak to powiedzieć, ale...
Kurde, no naprawdę, już nie ma co filozofować na ten temat. Tak historia się potoczyła, tak po prostu miało być. Wyszedł, jego zdrowie było lepsze. Był po prostu, no nie wiem, czy mniej skontuzowany, czy fizycznie był silniejszy. No wiesz, w walce wygrywa nie tylko ten nieraz, kto jest lepszy technicznie, kto ma lepszą kondycję, te różne atrybuty, ale też kto ma lepsze zdrowie. W tym momencie on miał lepsze zdrowie, więc uważam, że nie ma tu co się więcej zastanawiać nad tym i już. No, wyglądało to i tak bardzo dobrze w tej pierwszej rundzie i Mateusz teraz jest w innym miejscu. No, to ta kontuzja mu się odnowiła, bo pamiętam, ja czytałem, że on miał już wcześniej te zerwane więzadło krzyżowe, to samo co ja, tylko on miał gorzej, bo mu się normalnie zerwało w środku więzadła, czyli to jest rekonstrukcja, to jest przerąbane. Więc Mateusz poszedł do przodu, fizja troszeczkę krok do tyłu i teraz zastanawiamy się, co dalej dla Mateusza. No 21 października może dowiemy się, co dalej, no to nie zobaczymy, co UFC wymyśli. Ja tylko zapytam na koniec, Islam czy Oliveira? Chyba Islam, ale ten Oliveira, wiesz jaki on jest, tutaj z Hollowayem, Barki, o dobra, dziękuję, albo z Felderem, dostał okić i zaczął tam klepać go i mówić, że chyba kończymy to, a z drugiej strony potem wychodzi wiesz, i Chandlera rozwala, Poriera rozwala, więc to znaczy, że on potrafi coś przerobić w tej swojej głowie, więc... Kto wie? Nie skreślałbym go. Na pewno bym go nie skreślał. No nic, Mariano, to czekamy. Ja tobie dziękuję za rozmowę, jak zwykle przyjemność. No i co, życzymy sobie, wam, ja tobie i sobie bardzo udanej gali Strife. Mam nadzieję, że poznamy kolejne nowe talenty, bo z tego Strife, w mojej opinii, przynajmniej trochę słynie, że powstają nowe twarze, na które potem czekamy, na ich kolejne pojedynki przede wszystkim, no i main event. Także tyle ode mnie, dziękuję bardzo. Dziękuję, no i powiem, że właśnie takie gale no, próbują polskie MMA, dzięki takim galom potem ci zawodnicy mogą przechodzić właśnie do KSW czy UFC. Także tobie dziękuję za wywiad, bo zawsze jest miło, zawsze mi się dobrze z tobą rozmawia i pozdrawiam swoich sponsorów Bushido, Grand Game i Przełom w odżywianiu. Pozdrawiam kibiców, a no dokładnie jestem. Wszystko się zgadza, niedługo, zapraszamy. TV Turbo i czekajcie na powrót Mariana. Niedługo, mam nadzieję, widzimy się w klatce. Tak jest.